No to dzień dobry, misiaczki, w ten piękny dzień. Dzisiaj jestem w Tulum. Dojechałem niedawno i sobie wynająłem hotel, znaczy hotel, hostel. Jest puściutko, nikogo nie ma, ale naprawdę mi się tutaj mega podoba. Patrzcie, w ogóle tak mega, mega zielono. Jeszcze czekam tak naprawdę na pokój, więc moje rzeczy są w kanciapce. Ale fajnie, bo w cenie mogę sobie po prostu wypożyczyć rower. Za kaucją oczywiście. Zwrotną. Zbiorę sobie rower i cisnę gdzieś pojeździć. Zobaczymy tutaj, jak to wygląda w okolicy. No ale jest naprawdę, nie, mega, mega fajny klimacik. Tutaj jakaś taka woda, takie miejsce, żeby sobie pochillować. Kurczę blade, naprawdę fajnie. Na górze jest tarasik, no ale to później będę jeszcze tutaj łaził. Także ja zawijam rower. I jadę zobaczyć, co się dzieje na plaży, jadę zobaczyć, co się dzieje w mieście. Zapraszam. Trochę mi się taki klimacik Bocas del Toro przypomniał, gdzie też, wiecie, Karaiby, w sumie takie puste drogi i życie na rowerze. Ogólnie to właśnie pozdrawiam Anię z Bocas. Pozdro, Aniu. Także tak to wygląda. Ale śmiesznie, tak cały czas pada, potem nie pada, potem znowu pada, potem znowu nie pada. I tak właśnie się jedzie. I tak se jadę, Ja mam taką drogę tutaj, w jedną i w drugą stronę. Prawie że dżunglę, droga. Kurczę, tylko że często zdarza się tak, że nie ma betonu. To jest takie... Są kałuże. Jestem już cały, cały upieprzony. A miały być dzisiaj ładne zdjęcia na plażce. Kuźwa, nawet nie chcę patrzeć, jak wygląda mój tył. Ale się marudny zrobiłem ostatnio. No trudno. Idziemy na plażę. No to udało się, patrzcie, jak to ze mną pięknie, wręcz cudownie, siedzę sobie na skałce. Kurde, czekajcie, po to mam obracany ekran kamery, żeby móc sobie, o, ale jest, naprawdę jest super, troszeczkę taka ta woda jest, no mogłaby być taka bardziej, nie wiem, kołołowa, no ale no co, jest fala, jest deszcz, więc nie ma się czego spodziewać, trochę ludzi przyszło nagle na tą skałkę, tak to sobie siedziałem, chillowałem. Ale jest naprawdę spoko. Praktycznie całe wybrzeże tutaj w Tulum jest osadzone kurczę hotelami. Większość tych plaż jest taka dosyć prywatna. Natomiast co jest fajne, tutaj jest taki fajny posążek. Nie wiem czego to jest posążek, ale naprawdę wygląda to mega tak magicznie. Jak wiecie o co chodzi, to dajcie znaka oczywiście, nie? Trochę wieje, trochę boję się puszczać drona, no ale za chwilę zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. I wam właśnie pokazałbym wam właśnie, jak daleko jest miasto od plaży, jak jest plaża daleko od miasta tak naprawdę. Ciu. Przepięknie. Fala, żywioł. Wdech i wydech. Także tak wygląda to z góry. Ja cisnę do miasta coś zjeść i zaczynam działać, bo nie wiem czy kochani wiecie, ale cały czas odkąd jakby wyjechałem do Tanzanii, w sumie w Tanzanii zacząłem już to robić, organizuję wycieczki szyte na miarę. Organizuję wycieczki takie prywatne, czyli powiedzmy, że chcecie spędzić jakiś fajny czas, fajne wakacje, aktywny, nie tylko all inclusive hotele. Macie jakąś tam pulę pieniędzy, macie jakiś budżet i jakieś oczekiwania, dajecie to mnie i kurczę, pomagam wam zorganizować wakacje życia. I teraz właśnie też w Meksyku szukam sobie właśnie ludzi do współpracy. Tanzanię całą mam oklepaną, więc serdecznie zapraszam na wakacje i na Zanzibarze, i safari, i całe dwutygodniowe, tygodniowe wyjazdy w Tanzanii, Zanzibar. Teraz na Jukatanie poznaję coraz więcej miejsc i coraz więcej ludzi, więc też pomagam w organizacji tego.
Tak samo w Panamie. Zapraszam serdecznie was do Panamy, jeżeli chcecie spędzić piękne, wspaniałe chwile, dni, tygodnie w Panamie. Chętnie wam pomogę zorganizować wakacje życia. To jest to, co chcę robić. Chcę pomagać, spełniać ludziom ich podróżnicze marzenia. Także fajnie było, jakbyście tam też komuś dali znak. Taka poczta pantoflowa, niech się kurczę zacznie tworzyć. To by było naprawdę miłe z waszej strony. Na pewno by mi to bardzo pomogło. Na tym się na razie skupiam, więc no, materiał będzie na YouTube'a taki, jaki będzie. Dużo pracuję na kompie ostatnio, kurczę blade. I to mnie może tak kurczę wybija z rytmu. Także tak jak mówię, kochani, będzie tylko dobrze, pamiętajcie. A jak się teraz niedługo, za jakiś miesiąc, zatrzymam się gdzieś na dłużej, na jakiś miesiąc, dwa, trzy, sobie w jednym miejscu będę siedział, to oczywiście serdecznie was wszystkich do mnie zapraszam. Na kawę, nocleg na pewno się jakiś znajdzie i tyle. No to są na razie takie moje plany, co tam się będzie działo na dniach. Tymczasem zabieram mandżur i cisnę coś zjeść. No, ale nie taką empanadę albo burgera z budy, tylko idę coś zjeść normalnego. Także czeka mnie 6 km jeszcze na tym rowerze. Demonie prędkości i ciśniemy. No, to ja już wróciłem do hostelu, zabieram swoje rzeczy. Mój pokój jest gotowy. Byłem na spotkanku z Majkiem, którego może zobaczycie w kolejnych odcinkach. Taką przynajmniej mam nadzieję. A ja taki mam widok, jakby z balkonu, w sensie taki tarasik tutaj. Ten, mam ulicę taką meksykańską. Dzieciaki coś tam chciały, jakieś, żeby mi bączka z dachu ściągnął, ale go nigdzie nie widzę. A, no i mam basen. Fajnie, nie? Mega przyjemnie. I dzisiaj w sumie taki mam pomysł na film, że dzisiaj wyjdę na miasto i trochę spróbuję złapać interakcji z ludźmi. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie, że muszę się kurczę rozłożyć z rzeczami. Kurczę, no i tak to właśnie wygląda. Trochę przestało padać, więc idę tylko coś zjeść. No i zobaczymy. Kurczę, ta pogoda naprawdę mnie tutaj rozwala. To jak wcześniej gadałem właśnie z Majkiem, to mi mówił, że w sumie to cały rok w ogóle pada. Strasznie dużo pada. I że w ogóle to będzie padało. Chociaż miejmy nadzieję, że już nie będzie padało. Taką miejmy nadzieję. Nie to, że mi przeszkadza deszcz czy coś, ale no kurczę blado, no jak mam chodzić w tej pelerynie niewidzce. I w sumie to i tak nic się nie dzieje, mało co się dzieje, bo pada. Co zrobić, jak nic nie zrobić? Idę zezryć tako. I tyle. No i jestem sobie w takiej kurczę blade lokalnej knajpeczce niedaleko tego miejsca, gdzie sobie mieszkam. A tutaj tak sobie za mną siedzą ludzie, tu nie przejeżdżają, coś się niby dzieje, trochę przestało padać, to ludzie zaczęli wychodzić z nur. I fajne jest to, że na deskach, bo to jest taka chata zrobiona z desek, po prostu jest napisane menu. Nie? Fajno, przyjemnie. I biorę sobie torta, pięć tacos i tyle. A, jestem głodny. No i tak ogólnie jest właśnie cały czas. Pada, 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 pada. A ja jem sobie tacos i tortas. No to jest już rano, pokażę wam jak sobie w ogóle mieszkam z takich super rzeczy. Naprawdę, no wielkie wyro, wielka łazienka. A najlepsze jest to, że wychodzę sobie dum-dum-dum, odsłaniam tą zasłonę i jest basen. Także, no jak na moje standardy, to jestem naprawdę, no tylko, że dzieci się drą. No ale co zrobicie, jak nic nie zrobicie. Marudny Jakub. No i jest klimacik, jeszcze odpoczywam ostatnie minuty, wysuszę sobie rzeczy. I kurczę blade, ruszam w miasto troszeczkę pozaczepiać ludzi.
jak to, najpierw kochani śniadanko. Najpierw jemy śniadanko, jemy śniadanko typowo takie meksykańskie. Wiesz, tam tutaj z takim ziomeczkiem, pijemy sobie kawkę. Trzeba zacząć się socjalizować, kochani, bo trochę uciekam od ludzi, bo myślałem, że tego potrzebuję, ale to jeszcze bardziej mnie wpędza w takie o, takie o. Także jemy świnkę. Myślałem, że wejdę na wege albo na jakieś inne keto, no ale za dużo tutaj, kurczę, no za dużo jedzenia różnego. Ale zobaczymy, może się uda. Jak się zatrzymam gdzieś na dłużej, to wtedy pomyślę. Na razie jak jestem w podróży, to sobie pozwalam. No i kochani, kolejny dzień nic nie zrobiłem. Kolejny dzień. Jadłem, ćwiczyłem i tyle. Padało, dzisiaj świeci już słońce. No i dzisiaj chyba skończymy w ogóle ten bezsensowny odcinek. Dzisiaj mieszkam tutaj, tam jest klub techno, więc fajnie się spało. Za okna widać, że ludzie sobie suszą pranie na dachach. To akurat fajnie wygląda. To jest taki ala hostel, gdzie można sobie wynająć długoterminowo chatki. No idę pić kawę. I tyle, puszczę wam to. Puszczam wam ten odcinek. A później się pomyśli.